Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem. Pokażę Wam moje pomadki, jakich będę używała jesienią, które używałam też w tamtym roku. Może Wam coś polecę, powiem Wam jak się trzymają i pokażę na ustach, więc zaczynam. Jeżeli Wam się spodoba taka seria właśnie z pokazywaniem pomadek, różnych tych kolorów, trwałości, to będziecie dawać mi znać w komentarzu. A ja postaram się nagrać kolejną część, może troszeczkę z innymi kolorami, z bardziej żywymi niż takimi przygaszonymi jesiennymi. Więc dobra, zaczynamy od pierwszej pomadki. I może na pierwszy ogień pójdzie nam pomadka z Vibo, jest to Million Dollar Lips. Jest naprawdę bardzo fajna, wiem, że dużo osób ją poleca. I może zaczniemy od swatcha na ręce, bo będę robiła też swatcha. Okej. Okay. Wygląda ona tak. Okej, aparat przestał mi nagrywać, więc ta pomadka jest naprawdę rewelacyjna. Wiem, że dużo osób ją poleca. Ona jest w odcieniu 1. Tak, 1. Fajny ma aplikator, już on pokazuje. Ojku, się obrócił cały. Taki standardowy, ale przez to, że on jest taki płaski, łatwo jest dojechać w każde miejsce. Naprawdę rewelacja. Wiem, że on ma dużo odcieni. Chyba też czerwień jest też bardzo, bardzo fajna, więc zerknijcie sobie do Rossmana, zwłaszcza, że teraz jest minus 55% i się bardzo, bardzo opłaca. I tak, zrobimy teraz jeszcze test na ręce. Mam czystą i... No i zobaczcie, delikatnie, minimalnie, po jakichś 2 minutach troszeczkę się odciska, ale naprawdę jak za taką cenę 11 zł to jest rewelka. Okej, teraz przechodzimy do następnej. Jaką by Wam tu pokazać? Jak już jesteśmy przy Vibo, to idziemy dalej. Kolejna pomadka wygląda tak. Światło jest takie dzisiaj troszeczkę liche, bo pogoda jest straszna. Vibo Ultra Matte Lip. Aplikator jest bardzo podobny, tylko po prostu krótszy. Też płaski. I obok. I widzicie, ona wygląda tak. Jest taka bardziej brązowa. Koszt tej pomadki to jest chyba 14,99. I to jest numerek 2. Fajny. Naprawdę bardzo fajny, jesienny. Mi się mega podoba. I zobaczyłam to u dziewczyn z kanału Marka. Właśnie one polecały, żeby kupić go na promo. Więc poleciałam, kupiłam i zapłaciłam za niego normalną cenę, ponieważ od południa dopiero naliczali na nowe produkty. I mam nadzieję, że zwrócą mi kasę, bo kupiłam dwie takie rzeczy z nowej kolekcji, więc... Okej, zmywam te usta i maluję na... Okej, więc ta pomadka wygląda tak. Przypominam, to jest ta z Vibo. Już ją przybliżam. Jeszcze jest taka płynna, jeszcze nie zastygła do końca. Poczekamy chwileczkę i zrobimy odciśnienie po prostu na ręce. O, już powoli zastyga. Przepraszam, jak miała tej czerwonej, by wyglądało, jak mam nierówno, ale... Ale po prostu ciężko jest zmyć tą pomadkę. Było mi naprawdę mega, mega ciężko zmyć, ponieważ już się zastygła. I musiałam strasznie szorować, przez to moje usta naokoło stały się czerwone jak klaun. Okej, jest lepka. O, może dobra, zrobimy już, po takim czasie już powinna być. Czekajcie, jeszcze przetrę od tej. Zobaczymy. Trzymy, żeby była sucha. Okej. Ręka jest czysta. I sami zobaczcie. Nie ma żadnego śladu. Dziewczyny z kanału Marka mówiły, że ona jest strasznie trwała i że najlepiej zmywać ją jakimiś tam olejkami, wiecie co, z twarzy. Więc zobaczymy, jak to będzie. Zaraz spróbuję ją zmyć zwykłymi chusteczkami nawilżanymi właśnie dla dzieci. Zobaczymy, czy da radę. Jeżeli nie, to będę brała oliwkę i będę szorować. Zobaczcie. No praktycznie mało co schodzi. Okej, jakoś zmyłam i troszeczkę sobie wzięłam, wiecie co, fluid nałożyłam, żeby nie mieć aż tak mega czerwonych ust. Więc kolejną pomadką będzie to Golden Rose w kredce i ja mam w odcieniu 08. Malujemy. A nie, najpierw swatcha. Zrobię takie grubsze. O, więc ona wygląda tak. Zobaczcie, fajna. One są takie delikatne, takie jak balsam się rozprowadzają. Okej,
okej. Jak widzicie, usta szybciutko pomalowane, rachciach, nie trzeba żadnej konturówki, ponieważ można fajnie dojechać nimi w każdy właśnie zakamarek. I super się rozprowadza, cena jej jest też super, nie pamiętam dokładnie ile, ale myślę, że nie przekracza, że jakoś lekko przekracza dyszkę, coś takiego. No jest rewelacyjna, utrzymują się naprawdę długo na ustach, mimo tego, że ja mam tutaj, wiecie co, szybko zaczyna mi się ta strefa taka mokra, więc u mnie często schodzą, jak możecie widzieć, jak ja mówię, to często nie mam tej pomadki. To nie jest to, że nie jest domalowana, po prostu ona mi się sama zjada. Więc ten odcień jest mega fajny, jeżeli wolicie w takiej zwykłej pomadce, zamiast kredce, to odpowiednikiem jej będzie, tak mi się wydaje, że numer 14 z pomadki. Okej, zmywamy. A jeszcze wam przybliżę, jak wygląda. Zobaczcie, ona się nie klei. Jest naprawdę rewelacyjna. Okej, no i myślę, że ta będzie się odciskała na dłoni, no ale zobaczymy. No jak możecie zobaczyć, te pomadki nie są jakieś tam mega zastygające, ale to jest dobre, bo przez to po prostu nie wysuszają nam naszych ust. Kolejny odcień z moich pomadek będzie to Golden Rose Velvet Matte. No i to jest klasyczna czerwień, która wygląda tak. Już kilka razy chyba ją widzieliście u mnie na filmie, już wam pokazuję, jak ona wygląda. O, wygląda ona tak, no zobaczcie, jest mega, mega fajna. To jest numerek, nie, dobra, powiem 18 i malujemy usta. Okej, usta już są pomalowane, przybliżyłam. Również fajna, bardzo, bardzo kremowa pomadka. Ekstra też się utrzymuje. Ja w ogóle to jest Golden Rose, no sami zobaczycie, że pokażę wam ich naprawdę sporo. I jeszcze mam inne odcienie, ale to już są takie na inną serię po prostu. Rewelka i ta czerwień jest mega, mega fajna, więc jeżeli szukacie jakiejś fajnej mega czerwieni na jesień, polecam wam numerek 18. Okej, po kolejną pomadką również Golden Rose Velvet Matte jest to ten odcień, który też wam już pokazywałam w którymś filmie. A, niezbędniki jesienne. I wygląda ona tak. No to jest petarda. Dla mnie petarda, numer 23. Polecam serdecznie. Maluję usta i wam pokazuję. Okej, pomadka jest już na ustach. Przybliżamy. Wygląda ona tak. To jest mój ulubieniec i myślę, że ona będzie w 3/4 moich filmikach jesiennych oraz przygotowania, odliczaniu do świąt, czyli vlogmasach, które raczej będą, bo widzę fajny odzew pod filmikiem, więc postaram się je nagrać. I co, no nie robimy odciśnięcia, bo wiadomo, że się odciśnie, one są fajne, matowe, ale też nie wysuszają nam ust. Więc kolejna, którą mega, mega polecam z Golden Rose. Nie rozwodzę się jakoś bardzo nad nimi, ponieważ myślę, że 3/4 z was dobrze zna tą firmę. Jest mega fajna i jak za tą cenę, to w ogóle... A te pomadki, o, te... to one są w cenie jakieś 13 zł, więc dopiero mega, mega tanio. Okej, ścieramy. Aż nie chcę jej ścierać, bo normalnie uwielbiam ją. I kolejna Golden Rose, ale tym razem Liquid Matte, ale to jest ta właśnie z... w błyszczyku, znaczy w błyszczyku ona jest matowa, ale jest w postaci płynnej po prostu. Przepraszam za kaszel. No i to jest bardzo, bardzo odważny kolorek. Nie każdy go lubi. Który wygląda tak. Jest to taki fiolet, taki troszeczkę taki trupi. Uwielbiam go, jest mega fajny. W ogóle te pomadki też, ups, te pomadki też płynne są rewelacyjne. Dwie dyszki, ale utrzymują się super. Okej. I pachną bardzo ładnie. Okej, teraz nie widać mi w ogóle ust, jakbym nie miała. Mam nadzieję, że zaraz to się zmieni, ponieważ ona musi zaschnąć. W realu wygląda dużo, dużo lepiej niż w kamerze. W kamerze to wygląda, jakbym w ogóle, nie wiem, zakorektorowała sobie usta. Więc ja wam o niej powiem. Super, super pędzelek, który jest mega płaski, tak jak tych poprzednich. O, który wygląda tak. Ale on ugina się, jeżeli przystosowuje się właśnie do kształtu naszych ust. Nie, naprawdę jest super.
i już Wam mówię, jaki to jest odcień. To jest odcień 10, a ja z tego szukam, chcę kupić sobie 5, bo jest rewelka i jest bardzo podobna do tego odcieniu z Golden Rose 23. I jak wygląda, uwaga, przybliżamy. Widzicie, już troszeczkę ściemniała, ona z czasem ciemnieje. O. Wygląda ona tak, ja ją bardzo lubię. No tak jak mówię, ona jest... Oj. Tak jak mówię, ona jest specyficzna, nie każdemu ona się spodoba, pewnie dużo osób ją zhejtuje, ale ja ją kocham i nie mam zamiaru przestawać jej używać, mimo tego, że ktoś mi napisze, że nie wygląda mniej dobrze, ponieważ ona, tak jak mówię, no nie oddaje, jak patrzę w lusterko, zupełnie jest inna, jest dużo ciemniejsza. No nie wiem, dla mnie bomba. Jeżeli Wam się nie podoba po prostu ten kolorek z tej serii, no to możecie zakupić inny, tak jak mówię, 05. Patrzcie, bo naprawdę jest fajna petarda. Wszystkie pomadki matowe są rewelacyjne, tylko no właśnie trzeba uważać, żeby nie wysuszały nam ust mimo wszystko, no bo zimą i jesienią chcemy mieć nawilżone, a wiadomo, że to jest ten właśnie najgorszy okres, w którym usta strasznie robią się suche. I wczoraj kupiłam w Rossmanie właśnie pomadki z Lovely i już Wam pokażę, jak ona wygląda. Robię tutaj swatcha. To jest ta Sweet, jak dobrze pamiętam. O, wygląda ona tak. No zobaczcie, to jest jedna z najjaśniejszych, jakie Wam pokażę. I do tego jest konturówka. Tutaj też obok zrobię swatch. O, konturówka wygląda tak. Jak możecie zobaczyć, jest lekko ciemniejsza. Ale ja nałożę teraz samą tą pomadkę, ponieważ później będzie mi też ją ciężko zmyć. Ona też jest fajna i długo się utrzymuje. Dzisiaj ją miałam na mieście, więc i w ogóle mi się nie zmyła. Jak możecie zobaczyć, wygląda ona tak. Cena tej pomadki to jest 23,47, coś takiego. Naprawdę tą końcówkę ma mega dziwną. I ja ją właśnie dorwałam na promocji. Sądzę, że... Znaczy nie, nie umiem jeszcze powiedzieć o niej zbyt dużo. No tyle, co miałam ją przez 2 dni, że fajnie się utrzymuje. Ale czy dałabym za nią 25 zł? No możliwe, no bo jest i konturówka, i jest błyszczyk, więc nie jest najgorzej. Tak, i to jest ten odcień Sweet. Więc dajcie znać, jeżeli też macie z tej serii jakieś pomadki, którą warto kupić, ponieważ one były wszystkie zapakowane. Ludzi było mnóstwo, wzięłam pierwszą, lepszą i tyle. Więc tak, to są wszystkie swatcha tych pomadek, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli taka seria Wam się podoba, taka luźna pogadanka i pokazywanie właśnie pomadek, dajcie koniecznie znać. To zrobię jeszcze raz, może troszeczkę w innym stylu. Nie wiem, teraz trochę się stresowałam, bo słyszę, że Ignaś wstał, Dawid jest tam chory i po prostu chciałam też przez to przebrnąć, żeby iść do niego. Bo słyszę, że tam krzyczy, on taki gaduła się zrobił, cały czas gada. Teraz próbuję te swatche, zobaczcie, zetrzeć. I oczywiście te dwie, czyli... Jeszcze Wam pokażę szybko. Czyli te z Vivo są najbardziej trwałe. Dobra, dzięki za oglądanie, kochani. Dajcie mi koniecznie znać, które z tych pomadek najbardziej Wam wpadły w oko. Jeżeli macie mi do polecenia jakieś z Golden Rose, albo jakieś takie właśnie płynne, matowe, albo zwykłe matowe pomadki, to koniecznie piszcie mi w komentarzu. Postaram się kupić, a może nawet zrobić właśnie ich test. Dobra, buziaki, trzymajcie się, ja lecę do synka. Pa!